CD Projekt Red nie może zaliczyć startu tego roku do najbardziej udanych. O tym i o nowym smartfonie Xiaomi, który będzie miał ekran z tyłu, porozmawiamy w ramach 287 odcinka Video Newsa. Michał Mielnik, zapraszam. Zacznijmy od CD Projekt Red, które we wtorek poinformowało za pomocą mediów społecznościowych, że doszło do dotkliwego ataku. Zniknęły m.in. kody źródłowe Wiedźmina 3, Cyberpunka 2077 oraz Gwinta. Ten ostatni można już pobrać z sieci, choć oczywiście do tego nie namawiam, bo jest to kradzież, jakby nie patrzeć. Jednak CD Projekt Red ma teraz sporo problemów na głowie. Cyberprzestępcy przedostali się do wewnętrznej sieci firmy, na szczęście nie doszło do uszkodzenia baz danych, a dzięki kopii zapasowej firma nie straciła dostępu do swojej pracy. Niedługo po informacji producenta w sieci pojawiła się aukcja, na której udostępniono kody źródłowe do tytułów producenta. Aukcję rozpoczęto od $1 miliona, ale warunkowo skończyła się, gdy ktoś zdecydował się zapłacić $7 milionów. Choć mogła to być podstawiona przez CD Projekt firma, to pewności nie mamy i raczej nie decydowałbym się na pobieranie czegokolwiek, co znajdziecie w sieci, a co ma być teoretycznie kodem źródłowym, bo przypadkiem możecie złapać niezłego wirusa. I jeszcze jakby nie patrzeć, możecie mieć problemy potem z CD Projekt Red, a raczej z ich prawnikami, choć podejrzewam, że firma raczej nie będzie chciała tutaj się sądzić z pojedynczymi osobami. Natomiast warto zaznaczyć, że szybka akcja i poinformowanie przez CD Projekt Red całego świata za pomocą mediów społecznościowych odbiło się też na tym, że pracownicy nie dostali tej informacji bezpośrednio od firmy, a dowiedzieli się o ataku właśnie z mediów społecznościowych i na przykład weryfikują dowody po to, by nikt nie mógł wziąć na nich kredytu, by nie doszło po prostu do wyłudzeń. Ekrany z tyłu smartfona to koncept, który rozwijały m.in. JotaPhone, Meizu w modelu Pro 7, który był dostępny w Polsce, ZTE Nubia X czy Vivo Nex Dual Screen. Natomiast Xiaomi ma nieco inne podejście i ten ekran przede wszystkim miałby się zmieścić w wyspie aparatów. Według projektu, do którego dotarł filipiński kanał TechBuff, smartfon Xiaomi wyróżni niewielki ekran. Nie pozwoli on raczej na nawigację i raczej nie przyda się do oglądania seriali. Potwierdzi za to ambicje Xiaomi, które chce być innowatorem rynku. Korzyścią może być też podgląd podczas zdjęć selfie czy nagrywania wideo. Poza dwoma ekranami w telefonie zmieściłaby się większa bateria, 5000 mAh, i tu pomimo mniejszego 6,67-calowego ekranu OLED, mniejszego oczywiście od Xiaomi Mi 11. W ekranie skrywałby się aparat 20 megapikseli, z tyłu zaś zagościłyby matryce 50, 48 i 48 megapikseli, odpowiednio do codziennych zdjęć, ultraszerokich kadrów i ujęć z nawet 120-krotnym powiększeniem. Ciekawe, czy Xiaomi Mi 11 Ultra skorzysta z Androida 12, bo ten przynajmniej w czystej wersji zapowiada sporą zmianę wizualną. XDA Developers dotarł do prawdopodobnych zrzutów ekranów z najnowszej wersji systemu, która wizualnie prezentuje się zupełnie odmiennie od poprzedników. Przede wszystkim postawiono na design, w którym system dopasowuje resztę elementów do koloru tapety. Brak tu przezroczystego paska powiadomień, a na samym pasku powiadomień jest też mniej przełączników. Ich liczba spadła z 6 do 4. Jednak największą zmianą zainspirowaną iOS jest niewątpliwie wprowadzenie ikony informującej o nagrywaniu, czy to przez aparat, czy to przez mikrofon. Poza informowaniem na bieżąco zyskalibyśmy opcję sprawdzenia, kiedy ostatni raz rejestrowano nasz głos i wygląd. Jeszcze jedną nowością mogą okazać się widżety mocno inspirowane tymi z iOS. Na ten moment poznaliśmy jedynie widżety komunikacyjne z wiadomościami z wielu źródeł. Czy chcielibyście takiego Androida w swoim smartfonie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz porozmawiajmy o przyszłości kreatorów postaci, czyli narzędziu MetaHuman, wyprodukowanym przez Epic Games we współpracy z kilkoma firmami, które zaskakuje nie tylko ilością detali na ludzkiej twarzy, ale także możliwościami dopasowania jej do naszych potrzeb. Dzięki technologiom wcześniej tworzonym przez m.in. Trilateral Cubic Motion czy Quixel powstał generator twarzy o niespotykanej szczegółowości. MetaHuman Creator oferuje nie tylko szereg aspektów wizualnych, ale możliwość dowolnego budowania ludzkich proporcji oraz 18 typów ciała. Epic Games pozwala na pobranie plików źródłowych dla dwóch postaci, które twórcy mogą swobodnie zmodyfikować lub wykorzystać w niezmienionej formie w swoich projektach opartych o Unreal Engine 4.26.1 lub nowszych. A teraz coś dla tych, którym samotność daje się mocno we znaki i nie tylko, bo może po prostu lubicie się przytulać, ale nie ma tutaj kogo przytulić, więc możecie chociażby pocieszyć się z robotem. Hugibot 2.0 to projekt Alexa i Bloka oraz Kateriny J. Kuchenbecker, który jest ulepszoną wersją pierwszego robota do przytulania. Poprzednik rozwijany w 2016 roku miał pomóc przetrwać badaczom rozłąkę z rodziną. Konstrukcję oparto o dwa ramienia kinowa JACO, które otoczono ogrzewanymi nakładkami, a do tego dołożono nadmuchiwany tors oraz czujniki. Największą innowacją jest jednak postawienie na komputer z ekranem o fioletowym odcieniu obrazu. W jego skład wchodzi też kamera z modułem przestrzennym, głośnikiem i mikrokontrolerem. Przytulanie jest bezpieczne dzięki czujnikom tarcia dostępnym w kluczowych dla procesu miejscach. Hugibot 2.0 to nie koniec eksperymentowania. Na bazie doświadczeń powstanie kolejna wersja, być może dostępna już dla konsumentów.
A teraz czas na krótkie informacje i koszmar prywatności, czyli Facebook zapowiadający zegarek oparty o Android, posiadający oczywiście aplikację do łączenia się z Facebookiem po to, by jak najwięcej informacji wysyłać o naszych treningach, progresach itd., itd. Na razie ten zegarek będzie debiutował właśnie na systemie opartym o Android, ale plotki od The Information mówią, że być może doczekamy się wersji z autorskim systemem od giganta Marka Zuckerberga. Tymczasem Vivo rozwija koncept rozwijanego ekranu. Dobra, ten żart oczywiście już wszystkim się przejadł, natomiast warto zaznaczyć, że koncept Vivo różni się tym, że ekran miałby się rozwijać nie na szerokość, a na długość i mielibyśmy zyskać około 25% przestrzeni. Czy jest to spoko rozwiązanie? Na pewno przydałoby się, gdybyśmy pisali coś na klawiaturze. Tymczasem Motorola podpisała umowę z Bullitt Group, które dotychczas tworzyło smartfony sygnowane logiem CAT, więc być może w tym roku doczekamy się jeszcze smartfonów wzmacnianych od tego producenta. Świnie są zwierzętami o dużym poziomie inteligencji, a niektóre z nich potrafią nawet grać w gry. I bynajmniej nie chodzi mi o waszych niemiłych kolegów, a o prawdziwe świnie, które potrafią grać w gry nawet wtedy, gdy nie dostają w ramach tego gratyfikacji w postaci jedzenia. Mniej dobrego wyczucia w temacie gier ma Google, które zbanowało Andrew Spinksa, twórcę Terrarii. Ten w ramach odwetu zdecydował się, że Terraria nie pojawi się na Google Stadia. Prędzej niż później uda nam się zamówić internet satelitarny Starlink. Mam nadzieję, że siedzicie tak jak ja, bo koszt miesięcznego abonamentu to 449 zł, ale jeżeli mieszkacie na jakichś Bieszczadach i faktycznie macie problem z dostępem do internetu, to zdecydowanie warto sprawdzić te opcje. A na koniec zapraszam Was do zobaczenia eksperymentu ze strony Google Arts and Culture, który pozwoli Wam usłyszeć kolory oraz kształty, a jest to oczywiście wariacja na temat obrazów abstrakcyjnych Wasiliego Karlińskiego. To wszystko w 287 odcinku Video News, a mam nadzieję, że nie przynudzałem. Zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów. Cześć!